Nelu, co robisz dzisiaj w studio? No, dzisiaj właśnie opowiadałam o moim kapelusiku, który dałam właśnie dla tych dzieci i osób starszych. A co jest twoją największą pasją? No, podróżowanie i nagrywanie reportaży w różnych po prostu miejscach na świecie. I gdzie już byłaś? Ponad 15 krajach, na pewno po prostu tylu, że nie mogę obliczyć, ale mogę wymienić kilka, na przykład Tajlandia, Birma, Kambodża, Wietnam, Zanzibar i bym tak chyba przez jeszcze pół dnia wymieniała. I kto cię zaraził taką pasją? Tak naprawdę Steve Irwin to był taki podróżnik, on niestety już nie żyje. Żeby robić te programy. I z kim podróżujesz? Z kamerzystami, mamą i tatą. I w jaki sposób tworzysz swoje reportaże? No, po pierwsze muszę, kiedy jadę do jakiegoś kraju, muszę się dowiedzieć po prostu, jakie rzeczy, jakie niebezpieczne rzeczy, ogólnie zwierzęta są w tym kraju. Co tam trzeba zabrać, jaka jest pogoda i właśnie takie rzeczy trzeba się dowiedzieć. To są takie podstawowe, najważniejsze rzeczy. I gdzie można obejrzeć twoje reportaże? No, w telewizji, ale też czasami można czasami na moim po prostu komputerze można sobie. I też słyszałam coś o książkach. Czy ty piszesz książki? Tak, właśnie piszę książki. Napisałam już 4 książki. Pierwsza była z tygrysem, druga z żółwiem, trzecia z tukanem, a czwarta ze słoniem na okładce. I teraz piszę jeszcze nową. I właśnie na czwartej książce ze słoniem mam zdjęcie z tym kapelusikiem, które przekazałam tutaj. A to jeszcze powiedz nam na koniec, ile masz lat? Mam 10,5 lat. Powodzenia w twoich podróżach, Nela. Dziękuję. Dziękuję bardzo.